Jeżeli masz kampera i grzejesz wodę bojlerem, który jest podłączony do układu chłodzenia silnika i chcesz uniknąć kłopotów, to musisz zobaczyć ten film. Powiem Wam, jak uniknąć dwóch poważnych problemów. Jeżeli macie bojler, który jest wyposażony oprócz wymiennika z układem chłodzenia albo z Webasto, dodatkowo jeszcze grzałką elektryczną, to zapewne po pierwszym, drugim przejeździe samochodem, gdzie używaliście tego bojlera, grzejąc wodę w czasie jazdy, nie działa Wam już grzałka elektryczna. Druga sprawa to rozszczelnianie się i pękanie wężyków, którym doprowadzacie wodę do prysznica, czy też do kuchni lub innego odbiornika wody, na przykład prysznica na zewnątrz. Za obydwa problemy, o których mówiłem na początku filmu, odpowiedzialna jest wysoka temperatura. Jeżeli montujecie tego typu wężyki, to rzadko kto czyta specyfikację techniczną tych węży. Te węże, czy to jest średnica 8, 10, 12 mm, wszystkie te węże mają certyfikację temperatury, w której mogą być używane, do 65 lub 75 stopni Celsjusza. Podstawowa temperatura pracy samochodu, pracy silnika i z tym także układu chłodzenia to jest 90 stopni. Czyli w momencie, kiedy normalnie, bez żadnego większego obciążenia jedziecie swoim kamperem po relatywnie płaskiej drodze przy dopuszczalnej prędkości autostradowej w normalny dzień, nie jakiś bardzo gorący, to temperatura pracy silnika to jest 90 stopni. Wężyki mają odporność do maksymalnie 75 stopni lub 65 w zależności od jakiego producenta go kupicie. Czyli doprowadzając wodę zasilaniem z samochodu, z silnika, w tym przewodzie jest taka sama temperatura, jaką macie w silniku, w komorze silnika. Czyli jadąc samochodem, na pewno temperatura, która dociera do bojlera, temperatura płynu chłodniczego i w związku z tym też temperatura wody, która jest w bojlerze, ma przynajmniej 90 stopni, oczywiście po tym momencie, kiedy silnik się nagrzewa i kiedy już przejedziecie kilka kilometrów. I teraz co się dzieje, jeżeli jedziecie pod górę? Jeżeli jedziecie jakąś drogą, na przykład pod Mont Blanc albo w Polsce, gdzieś, gdzie jest bardzo kręta droga, jest kilka kilometrów gwałtownej, mocnej stromizny, pod którą musicie wjechać. Dodatkowo jeszcze mamy na zewnątrz 30-35 stopni. Wtedy temperatura silnika może osiągnąć nawet ponad 100 stopni Celsjusza. Jeżeli mamy ponad 100 stopni Celsjusza, to płyn chłodzący jest do tego przystosowany. Płyny chłodzące mogą w zależności od wersji spokojnie pełnić swoją rolę do 120-130 stopni Celsjusza. Ale co się dzieje z wodą? Woda w bojlerze w tym momencie zaczyna się gotować. Jeżeli woda się gotuje, gwałtownie wzrasta ciśnienie i nie dość, że ta woda ma powyżej 100 stopni, czyli grubo powyżej tego limitu, który jest na wężykach, to jeszcze dodatkowo jest problem z bardzo wysokim ciśnieniem, które ma para wodna. Drugim super ważnym problemem jest to, że grzałka elektryczna, która jest zamontowana w bojlerze, ma bezpiecznik termiczny, który jest bardzo dobrym rozwiązaniem na wypadek braku wody w bojlerze, bo w przypadku włączenia grzałki w bojlerze, gdzie nie ma wody, ta grzałka bardzo szybko się zagrzewa i żeby nie została uszkodzona, to przy temperaturze 95 stopni ta grzałka się, ten bezpiecznik zareaguje, się wyłączy. Co do zasady, ja nie spotkałem bojlera, w którym ten bezpiecznik byłby automatycznym bezpiecznikiem, czyli musimy ściągnąć pokrywę, trochę czasu poświęcić, żeby ten bezpiecznik aktywować ponownie do tego trybu takiego, gdzie on puszcza prąd i grzałka może znowu grzać wodę. Czyli mamy drugi problem, który jest podobny troszeczkę, czy jako geneza jest podobna do tego problemu pierwszego. Jeżeli mamy zbyt wysoką temperaturę, to po pierwsze wężyki nie wytrzymują, po drugie jest para wodna, która może rozsadzić nawet kran, i po trzecie przestaje nam działać grzałka elektryczna w kamperze, czyli jadąc drogą, ok, śpiąc na dziko, nie ma problemu. Ale jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie nie powinniśmy włączać samochodu, czyli na przykład na polu kempingowym, albo mamy bardzo dużo słońca i nie ma w ogóle sensu włączać samochodu, tylko chcielibyśmy zagrzać grzałką wodę w bojlerze, no to przez to, że tak się stało, nie możemy tego zrobić. Mam
na to rozwiązanie, które jest moim zdaniem rozwiązaniem idealnym, bardzo niskokosztowym i możecie je zrobić zarówno w instalacjach, które już są założone, jak i planując kampera, zaplanować po prostu założenie tego patentu, który właśnie za chwilę wam pokażę. Nie wymaga ingerencji w silnik. Wystarczy przeciąć przewody doprowadzające płyn chłodniczy do bojlera i założyć elektrozawór, który będzie sterowany super też prosto przez bimetaliczny termostat albo przez bardziej zaawansowany termostat. W moim przypadku jeżdżę Mercedesem Sprinterem 906 i mam wpięty w układ chłodzenia, tutaj w miejscu, gdzie widzicie, pokazuję, jest wyjście i wejście z nagrzewnicy i tutaj wpiąłem się tymi trójnikami, które prowadzą do tyłu płyn chłodniczy do wymiennika ciepła, czyli standardowo, tak jak wszyscy robią, jest to absolutnie rozwiązanie, które jest znane od kilku lat. Dodatkowo to nie wszyscy robią, a polecam, żeby zrobić, zarówno od strony tutaj silnika, jak i od strony, tutaj jest drugi zawór, od strony bojlera, zrobić sobie zaworki, gdyby była taka potrzeba, że musicie coś zrobić w bojlerze, ale nie chcecie tracić płynu chłodniczego albo pęknie po prostu przewód chłodniczy, to możecie szybko tutaj te zawory zakręcić i normalnie bez bojlera sobie podróżować i nie mieć kłopotu z tym, że jest silnik unieruchomiony, bo cieknie wam płyn chłodniczy z węża pod samochodem. I teraz innowacją, którą zastosowałem, jest to coś super prostego, co kosztuje mniej więcej od 100 do 250 zł, w zależności jaki sobie wariant wybierzecie. I czas wykonania to jest w granicach 2 do 3 godzin, też w zależności od umiejętności, które macie. Mianowicie, na miejscu, przed albo za tym zaworem ręcznie uruchamianym, montujecie sobie elektrozawór. Ten elektrozawór, który ja mam, to jest konkretnie z grupy Volkswagena, z Skody Octavii. Kosztował mnie około 50 zł. Co jest ważne, od razu kupiłem go z wtyczką, żeby można było elegancko i w sposób bezpieczny, czyli hermetyczny, podłączyć tutaj kable do sterowania. No i co ten elektrozawór robi? Ten elektrozawór, mając umieszczony czujnik w tym miejscu, to jest czujnik, termostat bimetaliczny, za chwilę wam powiem, co ten termostat robi, on jest sterowany w taki sposób, że w moim przypadku, gdy temperatura w układzie chłodzenia osiągnie 75 stopni, to termostat się zamyka, czyli tutaj mamy odcięcie przepływu płynu chłodniczego do bojlera i maksymalna temperatura, która dociera do bojlera, to jest w granicach 74-73 stopni. Zanim przejdziemy dalej, pokażę wam te termostaty. To jest termostat bimetaliczny. Co to znaczy termostat bimetaliczny? To jest takie urządzenie, które pod wpływem temperatury może zamknąć lub otworzyć przepływający prąd, czyli zamknąć obwód, lub jak jest zamknięty, otworzyć obwód w momencie, kiedy osiągnie określoną temperaturę. I teraz ważne, że jeżeli będziecie stosowali tą instalację, którą ja mam, czyli instalację, która posiada elektrozawór, ten konkretny, który w momencie bez zasilania jest otwarty, czyli to się nazywa fachowo Normal Open, NO, powinniście kupić także sterowanie do tego termostatu, czyli termostat bimetaliczny, który też jest Normal Open, czyli on jest normalnie otwarty. I dopiero po uzyskaniu temperatury zadanej, którą chcemy, na każdym termostacie mamy w tym miejscu informację, jaka jest temperatura zadziałania, żeby ta temperatura była taka, jak oczekujemy, czyli w moim przypadku 75 stopni. No i teraz co się dzieje w momencie, jak w tym miejscu, czyli na przewodzie
który jest przewodem zasilającym boiler, pojawi się temperatura 70 stopni. Termostat zamyka obwód i prąd 12 V zostaje dostarczony do elektrozaworu. Elektrozawór się zamyka. Czy w tym przypadku powinniśmy zastosować przekaźnik? Moim zdaniem przekaźnik jest niepotrzebny, dlatego że prąd, który jest wymagany do zasilania tego elektrozaworu, żeby ten elektrozawór się zamknął pod wpływem tej temperatury, którą przekazuje mu termostat bimetaliczny, to jest zaledwie 0,5 ampera. Producent podaje, że te termostaty bimetaliczne są przystosowane do przekazywania natężenia prądu o wartości 2 amper, czyli jesteśmy bezpieczni, nie musimy tutaj dodatkowego przekaźnika stosować. Ja jeszcze zastosowałem dodatkowy bezpiecznik, który ma po prostu chronić instalację przed ewentualnym jakimś przepięciem. Jeżeli chcielibyście zastosować termostat o innej wartości, ten termostat bimetaliczny, to kupujecie sobie po prostu termostat o innej wartości. Można też zastosować większy termostat, ale w moim przypadku stwierdziłem, że ten termostat, on jest przystosowany do przekazywania aż 10 amper, jest po prostu za duży i będzie niewygodny w montażu. Jeżeli zastosujecie mały termostat, to warto kupić tego typu taki trzymacz, który zabezpiecza nam też tą ceramikę przed zniszczeniem w momencie, kiedy będziemy opaską metalową ten termostat montować. I jeszcze, gdyby ktoś bardzo chciał i sobie zwiększyć taką pełną kontrolę już nad tym całym urządzeniem czy tym rozwiązaniem, możecie sobie kupić taki prosty termostat z wyświetlaczem, który też może być podłączony w sposób taki zgodny ze schematem, czyli przez niego przepuszczamy sobie plusik i po określonej temperaturze, po osiągnięciu określonej temperatury, przez czujnik, który do tego termostatu jeszcze musi być zamontowany, tutaj tego czujnika nie widzicie, to ten czujnik wtedy podaje wartość do termostatu i termostat się załącza. Korzyści są bardzo, bardzo duże. Unikamy jakichkolwiek awarii związanych z zbyt wysoką temperaturą, która może się pojawić w czasie po prostu jazdy samochodem. Może być tak, że jeździcie bardzo po płaskim terenie, nie wyjeżdżacie gdzieś w Alpy, czy nie przejeżdżacie po prostu przez Alpy, jadąc na przykład do Chorwacji. I nie zdarzyło wam się nigdy, żeby wam wyrzuciło bezpiecznik z boilera, z grzałki elektrycznej, albo nie została uszkodzona instalacja ta, która doprowadza wodę do kranu czy do prysznica, ale wszystko przed wami. Jeżeli jeździcie kamperem, to w końcu traficie w miejsce, kiedy ten silnik będzie miał bardzo wysoką temperaturę i bardzo wysoka temperatura zostanie doprowadzona poprzez płyn chłodniczy do boilera. Woda się zagotuje, nieszczęście gotowe. Ja użyłem termostatu z Skody, dlatego że jest idealnie dokładnie taki sam rozmiar węża jak w Mercedesie, czyli 19 mm. Ten termostat jest, zarówno możecie go kupić używany, jak i nowy. Koszty to są od 40 do 250-260 zł. Ten termostat ma swój oczywiście numer części. Ten numer części znajduje się na dole w opisie filmu. Jeżeli jeździcie kamperem i chcecie mieć święty spokój i nie martwić się o to, czy grzałka na kempingu będzie działała, czy nie będzie działała, czy wam wyrzuci wodę, tak jak nam na przykład, gdy wjeżdżaliśmy pod Mont Blanc prawie 10-kilometrowym podjazdem, to zastosujcie ten patent, zastosujcie to rozwiązanie. Jest bardzo proste, możecie go zrobić w domu pod garażem. Ważna uwaga, jeśli chodzi o zasilanie termostatu bimetalicznego i elektrozaworu. Doprowadźcie prąd po stacyjce, czyli jeżeli jest tam zasilanie plus 12 V doprowadzone, to tylko ma być wtedy, kiedy jest włączona stacyjka, kiedy jest włączony silnik. W innym wypadku na postoju po prostu będzie wam się rozładowywał akumulator. To rozwiązanie, o którym wam dzisiaj powiedziałem, można zastosować w każdym samochodzie. W samochodzie, który już jeździ i ma tak podobną instalację założoną, ale także takim, którym budujecie. Nie musi to być Mercedes, może to być Fiat, może to być jakikolwiek inny pojazd. Jeżeli materiał podobał się, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji kanału i na inne nasze social media.